Tanzania, Meksyk, Kuba. To tylko niewielka część z podróżniczej mapy Łukasza. Świetnie radzi sobie w pracach na gospodarstwie i wie, jak zorganizować sobie wolny czas. Niestety poszukiwania partnerki na życie dotychczas nie szły mu tak dobrze, jak pracę w rolnictwie i podróżowanie. Ciekawa jestem, jakiej kobiety szuka. Nie uważam czegoś takiego, żeby się wiązać z kimś z rozsądku. A do tej pory jeszcze nie miałem takiego uderzenia, że poczułem, że to jest to i chcę z tą osobą się związać tak na dobre i złe. Zjechałeś naprawdę spory kawałek świata, a postanowiłeś jednak zostać tutaj. Dlaczego? To jedno drugiego tak naprawdę nie eliminuje, bo zwiedzać świat i jeździć mogę dalej, ale zawsze fajnie będzie wracać w to, mieć jedno takie miejsce, do którego można wrócić. Podróże są dla mnie takim sprawdzianem dla samego siebie. Uczą samodzielności na pewno. To są wasze pola wszystko? Tak. Tu są zboża w tej chwili posiane. Uprawiamy pszenicę, rzepak i jęczmień. Razem z rodzicami prowadzimy gospodarstwo rolne o powierzchni 130 hektarów. To jest twój ulubiony ciągnik? To jest w tej chwili ulubiony, bo najnowszy. Ciekawe, czy ty wolisz motocykle czy ciągnik? Która jazda jest przyjemniejsza? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o motocykle, to dopiero zaczynam. A, powiedziałbym, że raczkuję. On udaje twardziela, a w gruncie rzeczy jest bardzo wrażliwym chłopakiem. I tak mi się wydaje, że on jest, ma bardzo wiele do dania komuś, kto zaoferuje mu siebie. Zaczynam zauważać to, że czy te podróże, czy inne pasje są niewielkie w porównaniu z tym, co można osiągnąć we dwójkę i mając tam drugą osobę. A co musi mieć ta osoba, żebyś mógł się w niej zauroczyć? Sposób mówienia, sposób poruszania się, uśmiech, twarz. Istotna jest twarz. A co ma dla ciebie większe znaczenie? Wygląd czy charakter? No to charakteru nie zobaczę w tym pierwszym momencie. Pierwsze uderzenie no to jest wygląd. No a jeżeli ci się podoba, to jaka ma być? Trochę szalona, może nie bardziej szalona niż ja. Ja patrzę na ludzi nie oczami raczej patrzę sercem. I ona ma go po prostu kochać, ma być taka nasza, taka swoja, otwarta, ciepła. A masz takie momenty, że sobie marzysz, wyobrażasz, jak ma wyglądać taki idealny związek? Tak naprawdę dwie opcje ja biorę pod uwagę. Biorę pod uwagę kobietę, która jest ze mną, wychowuje dzieci w domu i zajmuje się domem. Lub druga opcja, jeżeli będzie chciała bardzo pracować, to jestem za tym, żeby pracowała i się zawodowo rozwijała. A obowiązkami domowymi wtedy dzielimy się, na ile to jest możliwe. Chcesz mieć dzieci? Oczywiście. Im więcej dzieci, tym bardziej rodzina jest spójna i tym lepszy kontakt jest między wszystkimi. Na pewno nie wyobrażam sobie tego, żebym miał jedynaka, żebyśmy mieli. Musimy się z kim bawić. Chciałbyś ślubu kościelnego? Oczywiście. Od dzieciństwa jestem lektorem w kościele, chociaż teraz już trochę rzadziej, z racji chyba wieku, ale u wszystkich znajomych na ślubach czytam i tak się zastanawiam, kiedy to mi przeczytają na moim ślubie. A gdzie zabrałbyś swoją przyszłą żonę w podróż poślubną? Dookoła świata. A co trzeba napisać w liście, żeby cię zainteresować? Powinna opisać sytuację w życiu, w której była naprawdę szczęśliwa. I to mi się wydaje, by było takim przekazem, że wiedziałbym, co dla niej znaczy szczęście prawdziwe. Dziewczyny, jeżeli macie ochotę związać się z nietypowym rolnikiem o nietypowych zainteresowaniach, piszcie do mnie. Pociąga cię wizja wspólnych podróży z Łukaszem? Wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Łukasz.